Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w niedzielę. Mamy niesamowicie piękną pogodę, więc zastanawiam się, czy ktoś w ogóle dziś do mnie dołączy. Czy już wszyscy jesteście na podwórku i korzystacie z tej cudownej pogody. Jak będziecie ze mną tutaj, to bardzo się cieszę. Live dziś nie będzie długi, więc nie będę Was długo trzymała. Chwilkę poczekamy sobie, aż wszyscy dołączą. Dzień dobry Panie Mietku. Witam serdecznie. Cześć, Asiu. Cześć, Madziu, cześć, Asiu. Włączacie się powolutku, cieszę się bardzo. Czy u Was też tak gorąco, jak u nas? Po prostu u nas jest... Mam wrażenie, że się przeniosłam do Grecji bez urlopu. Przesunęłam urlop, kochani, więc jestem z Wami tutaj na live. Musiałam przesunąć urlop i za tydzień również będzie live. Będzie za tydzień Thermomix na biwaku. Myślę, że będzie bardzo ciekawy. Okej. Malutku sobie będziemy zaczynali, a kto będzie miał ochotę, to po prostu do nas dołączy w międzyczasie, tak? Jak macie do mnie pytania, to śmiało zadawajcie. Nazywam się Bogusia Przygoda. Jestem przedstawicielem firmy Forberg. Przedstawiam Wam Thermomix TM6 i Thermomix Friend, pomocnik naszego Thermomixa. Dziś u mnie skandynawski brunch. Wszystko krok po kroku nas będzie kierowało. Jest to przepis dedykowany Thermomixowi i Friendowi. Oczywiście możecie sobie robić oddzielnie na samym Thermomixie ten przepis. Pamiętajcie o tym, tylko trzeba to robić już partiami, tak? Jeden przepis, następnie drugi i tak dalej. Tutaj mamy wszystko połączone tak, by było jeszcze szybciej. Zdecydowanie. Asia, u nas nie ma aż tak gorąco, niestety. Oj, powiem Ci, że zaczyna doskwierać ten upał. Naprawdę, ja dziś robię live'a i również uciekam na podwórko, bo w mieszkaniu się po prostu nie da wytrzymać. Czy ktoś z Was robił już ten... Asiu, robiłaś te skandyny, te brunche, tą kolekcję brunchy? Ja już robiłam chyba dwa bądź trzy i dziś razem z Wami startujemy z nowym. Nie robiłam jeszcze tego, więc wspólnie zobaczymy, czy jest rzeczywiście tak smaczny, jak słyszałam. I wpisujemy sobie, czekajcie sekundkę. Dobra. I szukamy skandynawskiego brunchu. Ja tutaj mam w ostatnich gotowanych. I w tym brunchu, kochani, jest tak. Już Wam mówię po kolei. Mamy pieczywo chrupkie, mamy pieczoną owsiankę i jajka w koszulkach i krewetki. I to jest w jednym przepisie. Chciałam Wam to pokazać, ponieważ te przepisy są świetne. Ponieważ nie musicie kilka przepisów robić, zmieniać, tylko jeden krok po kroku, mega szybciutko to wychodzi. Dobra. I tak, po kolei robimy sobie. 50 gram pestek dyni. Hop.
oczywiście, kochani, udostępnię wszystko na to później na YouTubie i na Instagramie i na Facebooku. Wiem, że dużo osób wraca do moich filmów później, więc wszystko będzie udostępnione. Na YouTubie również, bo wiem, że dużo osób tam czeka na filmy. Planuję również robić live'y już bezpośrednio na YouTubie. Nie wiem jeszcze, czy za tydzień, ale następne myślę, że już pojawią się bezpośrednio na YouTubie. Dobra, robimy sobie. I tak, zakrywamy pokrywę i miarkę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. I ustawiamy obroty 7. Teraz mamy dodać, zobaczcie, chwila, moment, rozdrobniło już nam dynię, pestki dyni. I mamy dodać teraz 100 g mąki żytniej razowej. Wszystko będzie dokładnie opisane. Mąka pełnoziarnista żytnia, dodajemy 100 g. Okej, okay. Co do grama mi się zważyło. Dalej. 100 g płatków owsianych. Teraz robimy pieczywo chrupkie. Dobrze. Mamy. Następnie siemię lniane. Mniej. Witam, witam. Witam, Ula. Witam serdecznie. Dobra. I tutaj po prostu dosypię troszkę słonecznika, żeby gramatura się zgadzała. Następnie mamy ziarna sezamu. Białego. Ja mam tutaj taki miks czarnego i białego, ale no nic nie szkodzi. Dobra. Dalej słonecznik łuskany, 50. Jedną łyżeczkę soli. Sól mam również zmieloną w termomiksie. Okej. Kochani, jak ktoś jest tutaj ze mną, bardzo Was proszę o udostępnienia. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc dajcie znać, jak Wam się uda udostępnić. Będę bardzo Wam wdzięczna. My działamy dalej. Ok, mamy 150 g wody letniej. Woda letnia. 150, dobra, jeszcze troszeczkę. Okay. Mamy to. 50 g oliwy z oliwek. Och, kończy mi się oliwa. Widzę. Dobra, mamy. Dalej zakrywamy pokrywę i miarkę. I ustawiamy na obroty 3. Mamy mieszanie w tej chwili. Mamy skandynawski brunch. W tym brunchu znajduje się pieczona owsianka, pieczywo chrupkie. Już Wam mówię dokładnie. Pieczona owsianka, pieczywo chrupkie. I mamy jajka w koszulkach i krewetki. To jest skandynawski brunch. Cały przepis, w
którym znajdują się również te przepisy pojedyncze, tak? Od razu. Dobra, działamy dalej. Przełożyć do innego naczynia. Mamy taką masę na pieczywo chrupkie, zobaczcie. Tak? Okej, za chwilkę to przełożę. Umyć i osuszyć naczynie miksujące, za chwilę to zrobię. Rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni i mamy opisane, że ma być termoobieg. Czyli jeśli jest to istotne, będzie opisane. Za każdym razem Wam właśnie to mówię, że jeśli nie ma, że to jest termoobieg, to po prostu jest bez różnicy. Już ustawiam. Czekajcie, na ile stopni? Na 180, dobra. Okej. Dalej. Przygotować dwie blachy do pieczenia, odstawić, kontynuować przygotowanie przepisu. Mam blachy już przygotowane. Następnie umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz miałam zrobić. Drugie naczynie. Do czystego i suchego naczynia, i to jest bardzo istotne, by te naczynie było czyste i suche, jeśli tutaj jest to opisane, tak? Mamy włożyć 40 g orzechów mieszanych, na przykład nerkowca, migdałów, orzeszków ziemnych. Ja tutaj mam taki miks. Mamy to. Dalej założyć miarkę na pokrywę naczynia. Ciach. Ustawiamy obroty 5. Gotowe. Przesypać do innego naczynia. Odstawić. O, mamy pokruszone orzeszki. Umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Jeśli przepis jest dedykowany friendowi i Thermomixowi, jest tu dokładnie opisane, czy ma być to naczynie ustawione na Thermomixie, czy na friendzie. Do naczynia miksującego mamy wlać 350 g wody. Pojawiła się moja mamunia. Dzień dobry Pani Janku, witam serdecznie. Cieszę się, że dołączacie. Bardzo Was proszę o udostępnienia. Ok, mamy 100 g mleka. Czekajcie. Tak, mamy 100 g mleka. Pierwszy raz robię ten przepis tutaj z Wami, jak wiele zresztą tych przepisów. Dużo. Odleję ciutkę. O, Beatko, jesteś, jak się cieszę. Muszę usunąć tu powiadomienia, bo nie widzę. O. Pozdrawiam z upalnego Rusinowa. Och, tak, u nas również upalnie. Naprawdę niesamowita pogoda. Beatka ma domki nad morzem, wynajmuje, więc jeśli jesteście zainteresowani, to również możecie się do niej odezwać albo do mnie i na pewno dam Wam namiary. Świetna miejscówka. Dobra, płatki owsiane mamy teraz. 40. O
otręby owsiane. Zapomniałam kupić otręby owsiane, ale jeśli nie macie otrębów, tu jest opisane, patrz, wskazówka, i w tej wskazówce jest opisane, że jeśli nie macie otrębów owsianych, można dodać również kolejne 20 gram płatków. Więc tak zrobimy. Dziesięć gram cukru zamieniam na miód. Będzie słodsze. Dwie szczypty soli. Przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia Thermomix do stacji Thermomix Friend. Ciach, przekładamy. Dalej założyć miarkę na pokrywę naczynia. I zobaczcie, automatycznie mamy już tutaj ustawienia, które jak klikniemy wyślij, pojawią nam się automatycznie tutaj na frędzie. Zatwierdzamy zamknięcie pokrywy i przekręcamy tylko pokrętłem i frend robi nam już tutaj owsiankę. A my przechodzimy do dalszej części przepisu. W tym czasie kontynuować przygotowanie pieczywa chrupkiego. Czyli ciasto na pieczywo chrupkie podzielić na dwie porcje, każdą rozwałkować pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia, grubość 1-2 mm. Dobra, to zróbmy to. Przesunę troszkę frenda. On sobie tutaj gotuje. Będzie ciężko rozwałkować, widzę. Podzielmy to na pół. Ja bardzo lubię te chlebki duńskie. Nie wiem, czy ktoś z Was robił, ale te pieczywo chrupkie. Bożeny Małek, ono się chyba nazywa. Jest naprawdę świetne. Do polecenia zdecydowanie. Ten przepis robię pierwszy raz. Zobaczymy. W tamtym nie ma, z tego co pamiętam, nie ma w ogóle mąki. Tutaj jest mąka żytnia. Dobra, to już chyba wystarczy, myślę. Może jeszcze ciepełko. I mamy rozwałkować między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na takie cieniuteńkie. Taki płaski placek. Pamiętam, że w tamtym też tak samo było. Czyli w tych pieczywie krótkim Bożeny Małek. Ładnie to wygląda, tylko jeszcze cieniej powinno być moim zdaniem.
Teraz jeszcze rozwałkuję, tylko troszkę poprzenoszę. Zobaczcie. I teraz mamy za pomocą radełka lub noża do pizzy pokroić ciasto na kwadraty. Tutaj chodzi o to, by łatwo później było je łamać. Tak, dlatego... Naprawdę, jak pokroicie, to nie ma większego znaczenia. O, no i tak mniej więcej. I teraz mamy papier do pieczenia wraz z ciastem przełożyć na pierwszą blachę, odstawić. Tak ułatwię. Mamy to. Jeszcze. I w ten sam sposób rozwałkować i pokroić drugą porcję ciasta i przełożyć ją na drugą blachę. Więc będą dwie takie blachy chrupkiego pieczywa. Zawsze bardzo dużo go wychodzi, naprawdę. Babko, robiłaś takie chrupkie pieczywo? Już kiedykolwiek? Lubisz takie? Straszna dzisiaj tutaj u was. Wszyscy zmęczeni już tą pogodą, czy wszyscy rozleniwieni? Ja zrobię sobie chrupkie pieczywo, a ustawię Thermomix, żeby nam się tutaj troszeczkę wymył. Pamiętajcie, że Thermomix ma funkcję mycia, tak? Czyli wychodzimy domkiem, przesuwamy, przechodzimy na tryby, klikamy mycie wstępne i ustawiamy. Tu mamy opcję po cieście, uniwersalne, po tłuszczu i karmelu i po przypaleniu. Ja ustawiam po cieście. I Thermomix sam w tym momencie sprawdza, ile potrzebuje czasu i jaką temperaturę do umycia. Tak? W każdej chwili możemy sobie zatrzymać, jeśli potrzebujemy już szybciej Thermomix, więc... Zasygnalizował już, że skończył gotować. Jaka jest nazwa na Cookido tego, co robisz? Skandynawski brunch. Tylko jeśli nie masz zaznaczonej opcji frienda, to trzeba wejść sobie w filtry i zaznaczyć tam, że chcesz wyświetlanie przepisów z Thermomixem friendem. Bo może ten przepis się po prostu nie wyświetlić.
gdy nie masz tego zaznaczonego. Zaraz Wam pokażę w międzyczasie, jak to zrobić, tylko tu ustawię. Wałkujecie to pomiędzy arkuszami papieru, jest zdecydowanie łatwiej to rozwałkować. Naprawdę tak będzie Wam się wszystko przyklejało. I już mamy dwie blachy krótkiego pieczywa prawie gotowe. Dobra, sprawdźmy, co w dalszej części przepisu. Umieścić jedną blachę do pieczenia na najniższym poziomie piekarnika, a drugą na środkowym poziomie. Ok, dajemy na środkowy i najniższy. I piec 20-25 minut, 180 stopni termoobieg lub do momentu, aż pieczywo chrupkie będzie chrupiące. W tym czasie kontynuować przygotowanie przepisu. I tutaj możecie zdecydowanie sobie dłużej dać, jeśli chcecie, by to pieczywo było takie chrupkie mocno, tak? Dobrze, damy 25 na razie, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Dalej, gdy stacja Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, formę do pieczenia 20 na 20 cm natłuścić masłem i przyłożyć do niej owsiankę, odstawić. Ok. Umyję tylko naczynie, przepłuczę z płynu do naczyń. Ja Wam zawsze pokazuję, jest genialna do Thermomixa, ponieważ wchodzi ona tutaj pomiędzy noże i po prostu obkręcamy sobie nożami tą szczoteczką i wszystko nam pięknie szczoteczka wyciąga spod noży, jeśli nam coś tutaj pozostawało. Także takie szczoteczki można sobie kupić, takie zwykłe w sklepie, bądź są oryginalne Thermomixa na stronie Forwer. Dobra.
miałam gdzieś tu formę. Ja mam taką z szklaną. Lubię te szklane, naprawdę one są rewelacyjne, można je do zmywarki wkładać bez problemu, nic się z nimi nie dzieje. I teraz mamy tak, 20 na 20, napuścić masłem i przyłożyć do niej owsiankę. Dobra, napuścimy masłem. Pamiętajcie, kochani, że jeśli macie ochotę spotkać się ze mną na takiej prezentacji na żywo, jeśli jesteście zainteresowani Thermomixem, to jestem przedstawicielem na całą Polskę. Dojeżdżam do Was na terenie całego kraju, więc możecie się do mnie śmiało odzywać, skądkolwiek jesteście. Dobra, mamy to. Przełożyć do niej owsiankę. Mamy tu owsiankę naszą. Hop. Czekajcie, gdzie ja mam? Kopystka. O, tu jest. Tak, kochani, jak bardzo Was proszę o udostępnienia, jak możecie, kliknijcie, dajcie mi znać, czy się udało. Wiem, że dużo z Was będzie oglądało tego live'a później. Już do mnie pisaliście, więc również wszystkich proszę o późniejsze udostępnienia. Dobrze, mamy przyłożyć do niej owsiankę, odstawić, umyć naczynie miksujące, umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Tutaj mamy, ja tu zaleję wodą. Za chwilę umyję. Dobrze. Na pokrywie naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix postawić miskę. Odważyć do miski. Miskę, czyli cokolwiek po prostu. Tak, talerzyk, miseczka, co tam macie. Owoce mamy odważyć. Owoce jagodowe, świeże, na przykład maliny, borówki, truskawki. Ja dzisiaj mam świeżutkie truskawki z ogrodu moich rodziców, więc dam dziś tylko to. W sumie mamy tylko odważyć na razie, dobra. Stówka. No, tyle będzie. Ok. Dalej odstawić. Do naczynia miksującego wlać wodę. Dużo wody. Gdzie teraz widzę? Teraz mamy 15 gram octu białego. Ja mam ocet jabłkowy, zobaczymy, czy się sprawdzi na zamianę. Co się tu dotyka? 15 gram, dobra. Zważymy sobie tak. 15, dobrze. Coś mi się tu rozszerzało. Jeszcze raz.
Czekajcie, jeszcze raz muszę wlać. Bo źle zważyłam. Mamy tak, gdzie jest naczynie? Jeszcze mam tu jedno. Okej. I woda, woda, woda. I sobie wlejemy z kranu. Jest tu tak gorąco, słuchajcie, że ja już ledwo nawet wyrabiam. Jeszcze. Tysiąc 600 tam było. Super. Mamy teraz 15 gram octu. Starczy. Dalej. Koszyczek napuścić oliwą za pomocą pędzelka i włożyć do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix. Dobra. Takie historie. Powiem wam, że nie robiłam jeszcze takich, takich jajek. Zobaczymy, jak to nam tutaj dzisiaj wyjdzie. Dobra, tuściutki. I koszyczek wkładamy, tak? Pędzelek i włożyć do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix. Więc wkładamy, ja zawsze mówię dzióbek do dzióbka, tak bezpośrednio, żeby było później łatwo wyciągnąć, przełożyć naczynie miksujące z urządzenia Thermomix do stacji Thermomix Sprint. Proszę bardzo. I ponownie mamy automatyczne ustawienia, spójrzcie. I jak klikniemy wyślij, już tutaj pojawiły się, zatwierdzamy i uruchamiamy. Hop. Dalej. W tym czasie wbić 4 jajka do 4 oddzielnych miseczek, odstawić, kontynuować przepis. Dobrze. Robimy. Jakiś katar mi, słuchajcie, złapał dzisiaj. Dziwny. Alergiczny jakiś. Dobrze, raz, dwa. Mam jeszcze miseczki. Hop. Czy udało się komuś udostępnić, kochani? Wiecie gdzie? Bardzo was proszę o udostępnienie. Mamy owsiankę. Tutaj rozbijemy jajka. Okej. Jajka wiejskie, więc od mamy nie muszę sprawdzać. Na pewniaka. I hop, dobra. Ile to będzie się tutaj? Dobrze. Dalej mamy pieczywo chrupkie wyjąć z piekarnika, odstawić, pozostawić piekarnik włączony. Tu jeszcze nam się robi, więc chwilę poczekamy. Kochani, pytania to śmiało.
I tak, co my tu mamy dalej? Umieścić drugie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Dobra, to mamy. Muszę je wysuszyć. Poszło, dzięki Beatko. Dzięki serdeczne. Komuś jeszcze udało się udostępnić? Nic nie piszecie? Dobra, mamy teraz tak, 15 gram koperku świeżego. Poszło, dzięki Karola. Dzięki kochana. Dobra, mamy tak, 15 gram koperku. Tylko liście. Uwielbiam koperek w ogóle. Co by nie było. Karola, co tam ostatnio robiłaś, powiedz? No, dowiedziałam się teraz, że ma funkcję mycia. Tak, ma funkcję mycia. Zdecydowanie. I fajna ta funkcja jest. Ja ją bardzo lubię w międzyczasie, jak coś sobie robię, wstawiam sobie bułki, czy coś sobie formuję, to zawsze ustawiam na tą funkcję mycia. Spotkamy się, to ci wszystko poopowiadam na żywo. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tutaj troszeczkę taka inna forma krewetek będzie, słuchajcie. Bo do tego brunchu akurat są krewetki przewidziane i teraz myślę, że właśnie je będziemy wstawiali dla każdego coś innego. Naprawdę za tydzień Was serdecznie zapraszam na live'a, bo będzie taki inny, ciekawy i będzie gdzie indziej. Nie będzie standardowo tutaj w domu u mnie. Więc już dziś Was zapraszam. Dzień dobry. Osiem. Hop, jeszcze troszkę. Myślę, że starczy. Cebula, szalotka. Cebulkę gdzieś tu miałam. Pół łyżeczki soli. Hop. Trzy szczypty pieprzu. No już to jest oczywiście indywidualna kwestia. Pieprz, sól, przyprawy, cukier, tak? Każdy wedle własnego uznania słodzi, soli i doprawia. Założyć miarkę na pokrywę naczynia. I ustawiamy na obroty 7. Dalej, przełożyć do innego naczynia. Ale zapach. Uwielbiam taki koperkowy. O, ale cebulka piecze. Umieścić ponownie naczynie w urządzeniu Thermomix, do naczynia miksującego wlać 20 g oliwy z oliwek. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Dobra. Hop, mamy to.
I dalej jeden ząbek czosnku. Ja dam dwa, bo lubimy. Założyć pokrywę i miarkę. I ustawiamy na obroty. Tutaj mamy jakby pół łyżeczka, tak? I w tym czasie owsiankę posypać odważonymi wcześniej owocami, rozdrobnionymi orzechami i polać miodem. Czekajcie, o. Dobra. Czyli tak, to odstawiamy. Dodajemy owoce. Tutaj musimy troszeczkę je pokroić. Tutaj mamy podsmażanie oliwy z rumienienie oliwy z czosnkiem. Skwierczy nam to wszystko. Dobra. Robiliście pieczone owsianki już? Czy nikt? Jeszcze nie. Jest tak dużo owsianek na kukidu. W ogóle takich przepisów śniadaniowych. Składamy na owsiance, która pięknie nam zastygła, więc możemy nawet to ładnie tak poukładać, jak tylko chcemy, żeby jeszcze był efekt. Karolina, przed tobą wszystko, od niedawna masz Thermomix, więc tutaj dopiero będziesz rozpoczynała tą swoją kulinarną przygodę, myślę. Że zupy u ciebie były jako pierwsze, prawda? Krupnik mówiłaś, że jakoś był super. Jestem na etapie zup, no właśnie. Ekstra. Która zupka ci tak najbardziej smakowała do tej pory? Z tych, co przetestowałaś? Wygląda to już naprawdę fajnie. I jeszcze tutaj trzeba polać miodem, ale ja mam miód taki, słuchajcie, taki troszkę zastygły, ale trochę może mi się uda. Wszystkie! Super! To się cieszę bardzo, że aż tak. Dobra. No, zjeżdżaj troszkę. Super, mamy to. Faktycznie wychodzą super fantastyczne w smaku. Karolinko, a zrobiłaś sobie już koncentraty? Te zdrowe kostki rosołowe? Bo wiesz, że będę męczyć o to. Piec 15 minut, 180 stopni, termoobieg. Czyli zaraz jak zakończy nam się robić pieczywo chrupkie, to nie wyłączamy piekarnika, tylko wstawiamy naszą owsiankę na 15 minut. Tak jak ja mam dwie lewe ręce do gotowania, to polubiłam gotowanie. No to fantastycznie, cieszę się. Mówiłam, że tak będzie. Naprawdę tak zawsze jest. Zobaczcie, tak przygotowana owsianka, tu z truskawkami, możecie dać różne owoce, z orzeszkami na górze. O, spójrzcie, tak to wygląda. I z miodem, nie wiem czemu tu nie... No dobra. Za chwilkę pójdzie do piekarnika. Tak, my jedziemy dalej. Do naczynia miksującego
w urządzeniu Thermomix dodać 250 g krewetek surowych, średnich, obranych i oczyszczonych, osuszonych papierowym ręcznikiem. Ja miałam takie jak dostałam wczoraj, bo robiłam zakupy wieczorem. Te krewetki są raczej małe, nie średnie. Chociaż zobaczcie takie. Także koncentraty to podstawa, do prawie każdego przepisu są potrzebne. Dokładnie tak jak Beatka mówi. To jest podstawa. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie wygląda. Jestem zachwycona tą owsianką. Dobra, mamy to. Krewetki. Wkładamy. Mamy 250. Nie wiem, ile ich tu było. Ale dam tyle, ile chcą. Będzie mniej. Ja będę miała 200. Nic nie szkodzi. Dalej. Upewnić się, że krewetki są równomiernie rozmieszczone wokół noża miksującego. Także to jest zawsze istotne również przy rumienieniu, tak? Czy przy podsmażaniu. To również jest istotne, by mięso bądź warzywa, cokolwiek podsmażacie, było równomiernie rozłożone pomiędzy ostrzami. Założyć miarkę na pokrywę naczynia. I ustawiamy łyżeczkę. Gdy stacja Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, zdjąć mamy miarkę. Ściągamy miarkę. I mamy zrobić wyślij. Zatwierdzamy, przekręcamy pokrętło ponownie. I następny krok. Przez otwór w pokrywie naczynia miksującego ostrożnie wlać do koszyczka 4 jajka. Jedno po drugim. Czekajcie sekundę. Wyłączę na chwilę i wyciągnę nasze pieczywo. I wkładamy owsiankę na 15 minut. Już cofnę, niech nam jeszcze raz ustawi. Jeśli. Ok. Jajka w koszulkach. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwszy raz je robię. A wiecie, że można robić również jajecznicę w Thermomixie, prawda? Zwyczajną jajecznicę, można robić ją w koszyczku. To również zaserwuję Wam za tydzień, pokażę Wam, jak to robić. Ok, dodajemy. Ostrożnie dodajemy przez otwór. Nie wiem, jak ono się tu zrobi, szczerze mówiąc. Ostrożnie wlać do koszyczka 4 jajka. Czy ktoś robił te jajka w koszulkach? Tatko? Ciekawe, czy mi się nie porozlewają. Już nam się kończy. Gdy Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, ostrożnie wyjąć koszyczek przy pomocy popyski. Ok, mamy to już przygotowane.
chyba już też nam nie będzie potrzebny. Chyba rozlałam te jajka za mocno, widzę, bo białko podeszło do góry. Okej, za pomocą, dobra, tu mamy tak. Krewetki przełożyć do miski z rozdrobnionym koperkiem, cebulą wymieszać kopystką. O, mam katar, słuchajcie. Wyciągamy. Na razie. Ciekawe, czy je mięciusieńkie są, naprawdę. Te jajka widzę. Dobra. Teraz mamy tak. Krewetki przełożyć. Gdzie ja miałam ten koperek? Tutaj. Do miseczki przełożymy. Fajnie to wygląda. Koperek tutaj. A krewetki, Beatko, ty robiłaś krewetki, prawda? W Thermomixie. Tutaj miałam malutkie te krewetki. Tak naprawdę. Przepis na krewetki maślane jest świetny. Spójrzcie. Mamy to. Taki brunch. Hop. Spójrzcie, mamy krewetki. Czekajcie, o. To są akurat te małe krewetki, ale nic nie szkodzi. Dlatego jest więcej sosu. Dobra, spróbuję sobie ten sosik. Pyszny. Mega. No powiem wam. Ekstra. Bardzo mi smakują. Bardzo dobre. Naprawdę. Rewelacja. Tak, krewetki mamy zrobione. Jeszcze tak, pieczywo chrupkie. Już tutaj mi stygnie. Okej. Spójrzcie. Teraz tylko je dociąć. Świetne jest. Jeszcze robiłam kiedyś, słuchajcie, takie pieczywo chrupkie orzechowe. Też było rewelacyjne, tylko bardziej takie słodkawe przez te orzeszki. Te będzie świetne na kanapeczki.
I tak sobie też zrobimy. Hop, tak przygotujemy. Nawet tak do pochrupania, słuchajcie, w przerwie właśnie śniadaniowej, lunchowej, to świetna sprawa, więc warto sobie coś takiego zrobić, bo mega zdrowe. Mamy krewetki, owsianka nam się jeszcze... Co ciekawego dziś? Dziś skandynawski brunch, w którym znajdują się przepisy na chrupkie pieczywo. Tam jest pieczona owsianka, krewetki i jajka w koszulkach. Nie wiem, jak one mi wyszły, zaraz zobaczymy. Dalej. Pieczywo chrupkie połamać na kawałki wzdłuż zrobiony wcześniej nacień. Zobaczcie, wszystko krok po kroku Wam pokazuję. Pieczywo chrupkie podawać jako dodatek do jajek w koszulkach i duszonych krewetek. Udekorowane jednym awokado pokrojonym w 5 mm plastry, rzodkiewkami pokrojonymi i tak dalej, szpinakiem, kiełkami. I tak tutaj to wygląda. Więc słuchajcie, zaraz to udekorujemy sobie jeszcze na... Ja jeszcze dziś nie jadłam śniadania, więc będzie po prostu mega. Takie śniadanko kolorowe i zdrowe, co jest dla mnie bardzo ważne. Dobra. Rzodkiewki. Koperek, szczypiorek, co tylko sobie zechcecie tutaj na to dać. Ja mam jeszcze... zieleninkę. Na koniec. Zobaczymy, jak te jajka mi się uda. Łyżko, 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 łyżko. Tam było łyżko. Trzymajcie kciuki. O, takie jajeczko. Hop. O. Takie coś ostatnio dostałam w restauracji. Te jajko pięknie nam się rozpłynie po tym, jak ugryziemy i wypłynie całe żółtko mięciutkie ze środka. Tylko trzeba je rozdzielić. O. Hop. Dobra. I tu. I teraz na koniec jeszcze kiełki. Kto lubi tak naprawdę, bo nie wszyscy lubią kiełki.
Ja kiedyś nie lubiłam, a teraz też zależy, które. To jest taki miks i one naprawdę również dają dużo smaczku. Dobra. Myślę, że starczy. O. Wszystko mi dzisiaj z rąk leci, słuchajcie. Przez ten upał. Zrzucę na upał. O. I zobaczcie. Taka forma kanapek. Spójrzcie. Jajka w koszulkach. Pieczywo chrupkie z różnymi dodatkami. Awokado, warzywa, pomidorek, szczypiorek i tak dalej. Co wy na to? Jak wam się podoba taka? O, spójrzcie. O. Takie kanapeczki. Ja jestem mega zadowolona. Uwielbiam takie jedzenie. I tylko w restauracjach tak naprawdę serwują. A my możemy sobie zrobić sami. Więc super sprawa. Za chwilkę, tak, dwie minutki mamy i kończy nam się robić owsianka. I już będzie wszystko na nasze. Dobra, co ja wam chciałam tu jeszcze pokazać? Coś wam chciałam pokazać. Aż zgłodniałam, ale naprawdę wyglądają mega te jajka. Ja zawsze chciałam takie jajka zrobić. Jakoś nie miałam odwagi wcześniej i jakoś tak uciekało wszystko. Ale pierwszy raz je robię. Na live tutaj z wami. I na pewno nie ostatni, bo takie jajka są naprawdę świetne na kanapki. Jeździłam właśnie do restauracji i tam dawali takie kanapki tylko na zwykłym chlebie. Na zwykłym chlebie z właśnie awokado, z takimi różnymi warzywami i te jajko właśnie tak się pięknie rozpływało i wtedy tą kanapeczkę można było sobie całą tak zjeść z tym żółtkiem, ale tutaj mamy jeszcze te chrupkie pieczywo, które jest mega zdrowe, więc dodatkowo. O, dobra, mamy owsiankę. Czekajcie, bo jest gorąca, więc muszę na coś tu włożyć. Gdzieś tu miałam. I jest owsianka pieczona, czyli mamy jeszcze zapieczoną tutaj górę naszych, o, ale jak pachnie, jak ciasto pachnie, słuchajcie. Serio. Zapiekły się te owoce i orzeszki. Chciałam wam dziś pokazać po prostu, jak banalnie proste jest gotowanie z gotowych przepisów, takich właśnie, gdzie mamy w środku wszystko już przygotowane. Te przepisy są dedykowane przeważnie Thermomixowi i Friendowi, ale możecie zrobić sobie je samodzielnie z Thermomixem, tak? Krok po kroku wszystko mamy. Ta kolekcja brunch jest świetna, pokazywałam wam już inne, tam jest niemiecki, włoski, francuski, francuskiego chyba jeszcze nie robiłam i tego nie robiłam. Więc dziś tutaj z wami przygotowałam pieczywo chrupkie, owsiankę pieczoną, kochani, krewetki i jajka w koszulkach. Mega szybko, sprawnie i myślę, że przepysznie. Za tydzień was zapraszam na mojego live'a w plenerze. Myślę, że to będzie Thermomix na biwaku. Chciałabym wam pokazać, jak sobie poradzić bez piekarnika, bez mikrofali,
I po prostu z takim gotowaniem na świeżym powietrzu. Więc to i później uciekam na urlop na parę dni, więc mam nadzieję, że ze mną będziecie. Jeszcze raz Was proszę o udostępnienia mojego live'a. Wszystko zostanie zapisane. Jak ktoś ma ochotę spotkać się ze mną na żywo na prezentacji, to zapraszam serdecznie. I dzięki, śliczne, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam cudownego dnia i dalej, żeby tak słońce Wam świeciło cały czas. Buziaki, dzięki. Pani Aniu, ale ja wszystko zapiszę. Dzisiaj taki krótszy live, bo naprawdę jest mega gorąco. Wiedziałam, że będzie Was tutaj mniej i dlatego krócej, ale mega smacznie i tak śniadaniowo. Także zapiszę wszystko, może Pani sobie obejrzeć w wolnej chwili. Pozdrawiam Pani Aniu serdecznie.